Pani Mario, dzień dobry, witam teraz oficjalnie. Chciałam, żeby opowiedziała Pani coś o sobie naszym widzom, żeby mogli Panią lepiej poznać. I mam takie pytanie. Kiedy zdała sobie Pani sprawę, że chce Pani być aktorką? No, świadomie to sobie zdałam sprawę dopiero chyba po maturze. Ale ponieważ ja byłam od dziecka wychowywana w domu, mama była aktorką i po prostu ja byłam w tym nastroju, że tak powiem, w tym klimacie chowana. I troszkę mnie znali w środowisku, a byłam tak zwanym przylepnym dzieckiem, to mamie zaproponowano w 1939 roku, chyba w czerwcu przed wojną, że jest taki film z Brodniewiczem i z Malkiewicz-Domańską, który się nazywa Przez łzy do szczęścia i tam jest rola właśnie dla takiej dziewczynki, to się działo w jakimś tam sierocińcu. No i rzeczywiście tam zagrałam, jeżeli można powiedzieć, że dziecko gra. Tak się zaczęło. Byłam. Tak się zaczęło. A mama nie odradzała kariery? Nie, mama widziała, że ja mam jakiś dryg i nie. W ogóle zaczęła być taka historia, że nawet zaczęli tam mówić, że będą pisać dla mnie specjalnie jakieś scenariusze, to bo w ten czas była moda na Shirleyki, taka była Shirley Temple, kędziorkowata, a ja byłam taka Polka z warkoczykami mała. No i powiedzieli, że będę tak właśnie. No ale była wojna, więc nie. Ale po wojnie w Łodzi ten reżyser, pan Fetka, spotkał mnie na Piotrkowskiej. Powiedział, o żyjesz? No to świetnie, bo właśnie są próbne zdjęcia do filmu i koniecznie przyjdź. No, i kiedy to było? To był 46 rok. To była ulica Graniczna Forda. No i ja tam przyszłam, było bardzo dużo dziewczynek, więc w ogóle się chciałam wycofać, bo w ogóle chciałam iść na chemię, w ogóle mnie to nie interesowało. No ale przeszłam w tych zdjęciach, znaczy to, teraz to może źle brzmi, że ja taka tego, ale rzeczywiście nie byłam wcale zachwycona tym. No ale już jak zagrałam, to był dobry film, który też chodzi jeszcze w starym kinie bardzo często. A pamięta Pani egzaminy do szkoły aktorskiej? Było ciężko, bo teraz mówi się, że pamiętam, bardzo. Pamiętam, oczywiście, że pamiętam. Nie mogę powiedzieć, żebym błysnęła tam jakimś szalonym talentem, ale zdałam, no. Zdałam. A w 51, 52. A kogo grała Pani w dyplomie? W dyplomie. Mhm. W dyplomie grałam we Fredrze. Zaraz, kochana moja, myślisz, że ja pamiętam, jak ona się nazywała. Dwie blizny Fredry. Grałam Anię w Wiśniowym Sadzie. I grałam Nastkę w takiej bajce dla dzieci, która była w Teatrze Młodej Warszawy, już wystawiana jako ten dyplom nasz, ale już weszła w repertuar. Ja miałam bardzo ciekawy rok, bo ja miałam kolegów tak jak Jaśk Bulszewski, Zbyszek Zapasiewicz, no naprawdę była gromada, Ania Ciepieleska, takich fajnych, dobrych, przyjemnych ludzi, których niestety już prawie nie ma. Także był to dobry rok. A jak się rozwijała Pani kariera? Chodzi mi o rolę. Czy to był jakiś konkretny typ ról, który Pani grała? No niestety tak. Niestety ja właśnie wracając do tej ulicy Granicznej, gdzie ja grałam dziewczynkę, no miałam w ten czas, ja grałam 15 lat. I byłam z warkoczami, taka właśnie dziecko takie z warkoczami. I ja weszłam do teatru i niestety zaszufladkowali mnie w tych podlotach. I muszę powiedzieć, że grałam te podloty różne bardzo długo, bo do 40 roku życia ja jeszcze grałam. Pamiętam, że tak, jak kończyłam 40 lat, to jeszcze grałam taką 14-letnią, oczywiście w teatrze, nie w filmie. No grałam trochę w telewizji, nawet sporo, jeżeli o to chodzi. W 60-tych latach to byłam morderczynią głównie w Kobrach, bo miałam niewinny wygląd, wobec tego byłam zaszufladkowana. I znowu grałam takie rzeczy, tak? A teraz? A teraz to w ogóle do Pani mnie odkryła. Ponownie. To. Ponownie, tak. Ponownie. To dobrze, porozmawiajmy teraz o tym projekcie. Czy mówiła Pani swoim wnukom, że będzie brała Pani udział w takim serialu? Nie, wnukom nic nie mówiłam, bo niespodzianka.
tak, będą mieli jakieś tam uwagi na ten temat, jak zobaczą, to dobrze. Robiłam teraz niedawno, znaczy w zeszłym roku robiłam taką starszą panią w Aleksie, w serialu, która została dosyć sympatycznie przyjęta, no ale tak poza tym to nic nie robię, niestety. A jeszcze mnie stać na to, żeby trochę popracować. A jeśli chodzi o scenariusz właśnie rozmów z babcią, co panią w nim zainteresowało? Czy to były właśnie te relacje między wnuczką a babcią, czy... Tak, to są fajne, bo ja mam bardzo podobne relacje z moimi, znaczy z moim wnukiem, dlatego że wnuczka jest niestety w Paryżu, mieszka, wyszła tam za mąż, ma synka, a Maciek, mój wnuk, jest w Warszawie, ale właśnie ze mną tak rozmawia jak Ula. Także co u ciebie słychać? Okej, wszystko w porządku. I koniec rozmowy. I koniec rozmowy, tak. Ale jesteśmy w dobrych stosunkach. No dobrze, to tym miłym akcentem zakończymy nasz wywiad. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.